Cześć, nazywam się Mirosław Król, jestem twórcą firmy Króli Partnerzy. Witam w kolejnym odcinku Nareszcie Własny Dom. Cześć, z tej strony Krzysiek Stefaniak, jestem dedykowany działowi nieruchomościowemu w firmie Króli Partnerzy i z miłą chęcią powiem dzisiaj Wam o tym, w czym mogę Wam pomóc, przede wszystkim jeżeli chodzi o wybór wymarzonego swojego mieszkania, ale też jakie e, haczyki, jakie e, no niefajne sytuacje, historie e, czekają na osoby, które gdzieś tam e, chcą kupić mieszkanie, ale robią to po omacku, no bo gdzieś to jest wydatek większego rzędu, a nie e, zakup przysłowych bułek czy Yy, czy, czy chleba, więc tym bardziej warto się na tym skupić. Dużo się zastanawiamy nad, yy, nad marzeniami naszych klientów związanych z, z nieruchomościami czy z własnym mieszkaniem. Yy, I teraz yy, z, twojego, z Twojej wieloletniego doświadczenia w pracy przy, w biurach nieruchomości, yy, yy, czy klienci, yy, jak do Ciebie przychodzą, mają już yy, jakby określone e, typ nieruchomości, miejsce i wiedzą tak naprawdę, czy klient wie, czego chce, e, jeżeli nie, to czy masz jakieś obserwacje, który klient najczęściej nie wie, komu trzeba pomóc e, i komu trzeba doradzić, e, żeby tak naprawdę poczuł, e, że poczuł, że to jest jego i to jest to. Mhm. Co do zasady, gdybym miał to przyjąć e, Odnieść powiedzmy taki syf to na 10 spotkań, na 10 klientów, 9 ma już sprecyzowane swoje y, parametry co do mieszkania i może jedna osoba na te 10 jeszcze zastanawia się nad jakimiś tam, powiedzmy, szczegółami, tak? Ale co do zasady, to są osoby, które już wiedzą, czego chcą, e, są przede wszystkim zgodne najczęściej, co też jest ważne, a nie, że na przykład jedna z, z, pa, jedna z, z osób, powiedzmy, w parze coś innego, druga osoba, osoba z pary coś innego. No i właśnie, no i co wtedy? Bo też pewnie się zdarza tak, że każdy człowiek jest inny, no i mamy, no powiedzmy, parę, która jakby ma dwa różne poglądy jak ich połączyć no więc właśnie i na to to jest bardzo ważne bo ja zawsze stosowałem metodę bilansu i metodę porównawczą czyli to pierwsze spotkanie którym przeprowadzaliśmy wspólnie dopytywałem czy to są wspólne poglądy czy mają coś czy jedna z osób ma inny punkt widzenia na tą sprawę a inna a druga ma inny punkt widzenia na tą sprawę i po spotkaniu proponowałem żeby tak naprawdę jeszcze Przegryzi ten temat, żeby sobie to doprecyzowali, ale co do zasady, to nie były zupełnie dwa bieguny u nich. To było tak, że to różniło się niuansami. Na przykład, jednemu odpowiadało to, że był balkon, a drugiemu odpowiadało to, że był chociaż balkon francuski, tak, więc jakby to nie było tak, że y, są zupełnie odmienne, bo jeżeli tak by było, no to byśmy nie podeszli w ogóle do współpracy, bo musieliby sobie najpierw to między sobą uporządkować, więc to były niuanse i tak naprawdę wystarczyły jeden, dwa dni na to, żeby y, te osoby sobie to doprecyzowały. Mm -hmm. e, powiedzmy, wyobrażam sobie taką osobę, która y, jest zainspirowana i to marzenie o własnym y, Domu już jest tak duże, że podejmujemy, bo wszystko zaczyna się dwa razy: raz w głowie, a potem już w rzeczywistości. I teraz powiedzmy, ten pomysł wpadł, On już urósł do takiego poziomu, że wymuszamy już na sobie pierwszy krok. I pierwszym krokiem, raczej takim najłatwiejszym, który możemy w domu zrobić, to wejść na OLX, oto dom i sobie poszukać te nieruchomości. I może takie przewrotne pytanie, ale po co tak naprawdę y, pośrednik y, nieruchomości czy doradca do spraw y, nieruchomości y, takiej osobie? Dziękuję przede wszystkim Tobie za to pytanie, bo to jest pytanie klucz. I ja będę człowiekiem, który poważnie podchodzi do swoich obowiązków, do swojego zawodu, bo lubię ten zawód. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które tłumaczę naszym klientom na wstępie naszego spotkania. Po co ja jestem? Po co jest pośrednik? Bo dokładnie tak powiedziałeś: jest o jest oto dom, są inne wiodące portale, ale co do zasady, to są wyszukiwarki. Nie jest sztuką, ja zawsze powtarzam i to jest jakby sentencja, moim zdaniem klucz. Nie jest sztuką, Znaleźć mieszkanie, bo to może zrobić nawet dziecko w dzisiejszej dobie smartfonów, tylko sztuką jest kupić dobre mieszkanie. To jest zasadnicza różnica. Dlaczego dlatego? Bo w internet ma to do siebie, że wszystko przyjmie, można wystawić wszystko. Niestety zdarza się tak, że osoby dane wystawiają nieruchomość, do której nie mają prawa bądź też nie znają do końca parametrów tego mieszkania, lub też co najgorsze, nie jest uregulowany stan prawny tego mieszkania. I nie każdy, kto wyszukuje takie mieszkanie, zdaje sobie sprawę. Że nie jest w stanie go kupić, a już tym bardziej kupić na kredyt. Bo są kruczki takie, które nie pozwolą co do zasady na zakup danego mieszkania, choćby na kredyt, tak? ale to już są bardziej szczegółowe informacje. Więc co do zasady. To jest zakup mieszkania. Wydajemy na to kilkaset tysięcy złotych. To jest decyzja często życiowa, to jest decyzja, z którą my będziemy się gdzieś tam zderzali i kredyt jest najczęściej brany na 30 lat, więc tym bardziej powinno się to nawet pierwszy raz ten zrobić z osobą, która gdzieś tam w tej branży siedzi, która się w tą branżę interesuje i która się jakkolwiek na tej branży zna. No. Właśnie, Bo też co to znaczy kupić dobre mieszkanie? Mhm. Dobre mieszkanie w moim odczuciu to jest przede wszystkim takie, które jest absolutnie s, y, sprawdzone pod kątem prawnym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, y, kwestia techniczna, czyli stan techniczny takiego mieszkania, żeby nie kupić, mówiąc przysłowiowo, jakiegoś bubla. Y, więc te dwa parametry, stan prawny, stan techniczny, to jest coś, y, co jest podstawą, bo y, zawsze się uśmiecham, jak klienci mówią, a jak jest, jak jest z sąsiadami. No cóż z tego, że sąsiedzi są tacy czy, czy tacy, skoro za miesiąc oni mogą się zmienić. No, chyba, że wykupimy cały blok. Tak więc jakby to jest zawsze takie śmieszne dosyć pytanie. Oczywiście ja się zawsze uśmiecham życzliwie do tego pytania, ale później klienci, jak już rozmawiamy sami sobie na nie odpowiadamy. no tak, no przecież wiadomo, wprowadzimy się dzisiaj, a jutro czy za miesiąc wprowadzi się zupełnie ktoś inny. Tak? Fajnie, że na starcie jest fajne środowisko i fajni sąsiedzi, ale to niekoniecznie musi tak być i tym bardziej, właśnie, a propos, jeszcze podsumując ten temat, Warto y, skupić się na lokalizacjach, bo nie wszystkie lokalizacje, jak ja to mówię, są najszczęśliwsze. Tak? Mm -hmm. Przy całym szacunku do wszystkich, ale różne osoby, różne, y, różne, różne grupy społeczne mieszkają w określonych y, rejonach miasta. I to też y, taki przegląd rynku, i moja właśnie osoba, jest w stanie już te rzeczy podpowiedzieć, gdzie jest bardziej bezpiecznie, a gdzie jest mniej bezpiecznie. Y i, czyli, tak naprawdę, y, też po takim rozmowie z klientem, też możesz doradzić odnośnie miejsca, czy, czy, czy sposobu, y, w jakim on będzie korzystał i najle najlepiej będzie się czuł. Natomiast, jakby kładziesz to na stole szwedzkim i proponujesz, y, natomiast, pewnie, jeżeli ktoś, jakby bardzo jest y, y, z, y, sfokusowany na, na jakąś rzecz, to też spełniamy. To życzenie, tak? Dokładnie tak. Nie lubię słowa pośrednik. Bardziej lubię słowo doradca, ponieważ jestem od tego, żeby doradzić. Nie pośredniczyć, tylko doradzić, tak? I dokładnie tak powiedziałeś. Co do zasady, każdy ma wybrane lokalizację i każdy w głowie małożonym więcej co potrzebuje, a ja jestem od tego, żeby właśnie powiedzieć, że to, co gdzieś tam mają jakieś przeświadczenie, jest co do zasady, według moich statystyk, tak? Omówmy się, no tych spotkań miałem no setki, żeby nie powiedzieć więcej, e, i według moich statystyk to się sprawdza faktycznie, mhm. ale na to na przykład bym zwrócił uwagę. Przykład taki na, na, na pierwszy, który z brzegu na, najczęściej nasuwa, to jest kwestia piętra. Parter, nie chcę parteru. Dlaczego nie chcecie parteru? No bo jest niebezpiecznie, tak? Mhm. E, i, I gdzieś tam, dlaczego nie chcecie ostatniego piętra? No bo nie chce mi się wchodzić po schodach. To jest argument, tak? Ale na przykład, jeżeli chodzi o parter, jeżeli to jest parter na osiedlu zamkniętym, jeżeli to jest wysoki parter, jeżeli jest monitoring, jeżeli e, położenie tego obiektu e, i jest takie, które, no mówmy się, co do statystyki, jest to mało prawdopodobne, żeby cokolwiek tam się działo pod kątem bezpieczeństwa, to jakby to jest bardziej obawa mhm. niż argument. A tak? skąd takie strachy u klientów? Najczęściej to... No właśnie na przykład to ostatnie piętro na górze parter, e, czy, bo są pewnie jakieś takie, e, takie, e, s, e, takie powtarzane, że tak powiem, jakieś półprawdy albo nieprawdy e, związane z nieruchomościami, prawda? Jasne, dokładnie tak to jest to są stereotypy. Co do zasady, ja już wielokrotnie, że to klientom mówię, yy, trochę przewrotnie, bo jak kupujemy mieszkanie, nagle okazuje się, że w rodzinie każdy jest pośrednikiem od nieruchomości. Jak chcemy naprawić auto, nagle się okazuje, że każdy jest mechanikiem, tak? Więc jakby my mamy tendencję do tego, żeby, yy, że mamy tendencję do tego, że pokazują że się znamy na wszystkim, tak? I niekoniecznie to jest sprawdzone. To są stereotypy, bo najczęściej to się wiąże z tym, że dane osoby gdzieś to zasłyszały. Słyszało od sąsiadki, słyszało od koleżanki. E, są to opowieści zasłyszane. Tak? Natomiast nie sprawdzili tego to podobnie jak z cenami. E, chcę wystawić w takiej cenie to mieszkanie, bo mój sąsiad za tą kwotę sprzedał, ale w momencie, kiedy dochodzimy do e, pytania, e, czy widział pan akt notarialny, za ile to zostało sprzedane? No nie. Mm -hmm. Więc, jakby tak jak wspomniałem i tak jak tu już rozpocząłeś, są to pewne stereotypy. Nie dyskutuję, bo y, kwestia na przykład y, mieszkania na czwartym piętrze, gdzie no, nie ma tej kondygnacji wyżej i siłą rzeczy, żeby nie wiem, jak był dach zizolowany, dobrze zrobiony, to ta ciepłota jednak uciekła, ucieka z mieszkania. Czy też, jeżeli jest, są chłodniejsze dni, to jest, y, 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 jest to mieszkanie y, powiedzmy bardziej wyziębione. To z tym nie ma co dyskutować, bo to są fakty. Teraz wyobrażam sobie tą osobę, która wchodzi na internet. Warto też, powiedzmy, z tego liksa czy oto domu wyszukać. Tak jak mówisz, że to jest dziecinnie proste w tej chwili. Pójść, zobaczyć w ogóle tą drugą stronę, co tam się dzieje w ogóle, kto tam na nas czeka. Natomiast myślę, że po którymś razie, jak będziemy sobie tak chodzili i szukali tej nieruchomości, to tak naprawdę. Zaczniemy się zastanawiać, czy to jest dobra cena. Czy tutaj e, e, czy, czy, czy to jest dobra lokalizacja, czy to jest dobre piętro, czy to jest dla mnie. E, I człowiek zaczyna być sam, jak gdyby, z tymi, z tymi decyzjami, i wtedy sięga po telefon. E, I no właśnie, czy to jest tak, że przez przypadek przeważnie ludzie e, dochodzą do tego momentu, żeby skorzystać z doradcy. Od nieruchomości? Czy to jest bardziej tak, że dzwonią do jakiegoś pierwszego lepszego biura, czy patrzą na opinię, żeby się skontaktować i poprosić o pomoc? Co do zasady, to trzeba rozróżnić dwa typy poszukujących. Pierwszy typ poszukujących to jest taki, który świadomie udaje się do biura, bo chce po prostu ten obowiązek zrzucić na doradcę. Tak, po prostu się na tym nie znają. E, nie mają czasu na to, e, przytłacza ich to. To jest pierwszy typ klientów, którzy świadomie idą do biura po to, żeby zdecydować się na pomoc pośrednika Bo i przytłacza, bo duża ilość informacji jest do przerobienia, prawda? To, to raz, a po drugie, no jest to, zakup mieszkania to jest kwestia, Papierów, kwestia organizacji czasu, kwestia logistyki, czyli jeżdżenia po nieruchomościach, sprawdzania ich stanu. No, jest to praca, tak? Dlatego ja tym się zajmuję. I to jest właśnie jakby jeden typ klienta. Natomiast drugi typ klienta jest taki, który twierdzi, że nie chce przez pośrednika i sam szuka, ale. Myślę, że w 90% przypadków okazuje się później, że i tak kończy się na pomocy pośrednika. Nie twierdzę, że wszyscy tak mają, bo są osoby bardzo obeznane w tym temacie, które kupują już którąś z kolei nieruchomość, więc wiedzą, jakie są procedury, jakie są kroki, co po czym następuje, tak? W miarę płynnie się po tym rynku poruszałem, ale co do zasady, myślę, że około 90% woli zrzucić to jednak, ten, ten ciężar na, na, na doradcę i, i tak jak wspomniałem, Ci są, którzy szukają bezpośrednio, od razu wiedzą, że mają ugruntowany mhm. pogląd, żeby iść do pośrednika, i są tacy, którzy po prostu zazwyczaj na ofertę i traktują pośrednika niejako jako zło konieczne. Tak? To są te dwa typy. To teraz, jeżeli mielibyśmy przedstawić kompetencje takiego pośrednika czy eksperta nieruchomości, czyli co jest w zakresie, jak gdyby, czyli po jakby poszukiwaniu pierwszym naszym. Jako powiedzmy laików, osoby, które tego nie robią zawodowo, e, dzwonią e, na przykład do ciebie e, i wtedy tak naprawdę, jaką wartość dajesz tym klientom? Mhm. Podstawowymi czynnościami i zadaniami, które do mnie należą, i to zawsze mówię na wstępie spotkania, to, są, to jest sprawdzenie stanu prawnego mieszkania. Sprawdzenie księgi wieczystej, sprawdzenie dokumentów ze spółdzielni, sprawdzenie dokumentów ze wspólnoty, czy nie ma tam zaległości, komorników, służebności, niechcianych hipotek, niewyjaśnionych spraw spadkowych. No, przeróżne są sytuacje, które gdzieś tam później dopiero wychodzą. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga, organizowanie prezentacji. Cała otoczka logistyczna po to, żeby jak, w jak najkrótszym czasie na prezentacji obejrzeć jak największą ilość mieszkań, tak? Czyli też żeby nie jeździć z jednego, kąta, z jednego kąta miasta w drugi kąt, tylko żeby tak to wszystko skompensować, aby klienci, bo często klienci nie mają za dużo czasu na oglądanie, żeby na przykład w ciągu dwóch godzin obejrzeli od trzech nawet do pięciu nieruchomości, tak? E, pobieranie zaświadczeń z, z urzędu, e, pobieranie zaświadczeń ze spółdzielni, organizację notariusza, e, negocjacje cenowe. Bardzo ważny punkt. Wiele osób e, nie lubi, nie chce, nie czuje się w negocjacjach. Nie umie tego robić i dlatego też między innymi jest e, nawet taki mediator potrzebny, który zawsze stara się domówić dwie strony. E, właśnie, a propos mediacji, bo to jest też bardzo ważny punkt, ponieważ przy zakupie nieruchomości możemy bardzo dużo zaoszczędzić, tak naprawdę, mediacją i negocjacją, i też dużo stracić, strac nie robiąc tego, biorąc cenę, która jest nam proponowana. Masz jakąś taką historię, którą, która jest jakby ciekawa i zachęciłaby nas do negocjowania cen tych nieruchomości. Czy ciekawe historie pod kątem negocjacji? No, ja uważam, że każda, każda sprzedaż jest ciekawą historią, bo ona jest inna. Każda sprzedaż jest inna, każda negocjacja jest inna. Bardziej tutaj w tym akurat kontekście skupiłbym się na tym, co jest istotne przy negocjacjach. Tak, istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby każda z tych stron czuła się wygrana. To jest pierwsza sprawa, i druga, żeby zrobić to w taki sposób, żeby nie doszło do konfliktu. Tak? To są dwie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, bo wiadomym jest, że zbywca chce jak największą cenę uzyskać, a kupujący jak najmniej chce zapłacić za tą, za tą nieruchomość. Tak? Natomiast każda z tych stron ma swój próg bólu, tak? o którym na początku nie mówi z wiadomych przyczyn. I właśnie po to jest yy, poznanie motywacji w ogóle uzyskania danej ceny przez zbywcę po to jest uzyskanie motywacji na co klient może sobie pozwolić przy zakupie mieszkania, żeby te dwie strony dograć, tak? Bo osoba kupująca zderza się z tym, że z tą ratą kredytu za cenę danego mieszkania będzie się borykała przez dłuższy czas, oczywiście w cudzysłowie. Tak? Natomiast zbywca ma różne motywacje. Chce na przykład spłacić hipotekę, musi ściskiem się rozliczyć, bo wpadł w długi, chce nabyć następną nieruchomość lub też nie jest dla niego istotna tak aż bardzo cena co do złotówki, ponieważ nie ma tam zadłużenia hipotecznego. Wszystko to, co otrzymuje, to jest jego nazwijmy to yy, kapitał. Dokładnie tak. Więc, jakby chodzi o to, żeby dograć te dwie strony, ale żeby każda czuła się wygrana. Ustalić ich próg, mm -hmm. jaki jest, i dążyć do tego, żeby one to obie, obie strony osiągnęły. Żeby nie było dysproporcji, że jedna poczuła się, że. Nie dokonała dobrego biznesu, a druga ma poczucie, że zrobiłam świetny interes. Czyli osoba, która bezpośrednio kontaktuje się ze sprzedającym, bez mediatora, jeżeli nie zastosuje jakichś technik negocjacyjnych, to raczej ciężko bez mediatora, który zna dwie strony. Tak jakby kupić nieruchomość, gdzie będą duże oczekiwania jednej i drugiej strony. Dokładnie tak. Tak to wygląda, no bo co do zasady, to są osoby, które mają pierwszy kontakt ze sobą. Nie znają się. Oczywiście pomimo sytuacji, gdzie to są osoby, które się znają, czyli sąsiedzi znajomi, ktoś z rodziny, to znają swoją sytuację, ale wiadomo, że lwia część tego typu transakcji to są osoby obce względem siebie. Nie znają swojej sytuacji. Wykonują telefon, bo znaleźli ofertę, jest cena podana 350 tysięcy. Pierwsze pytanie jest, za ile Państwo byście sprzedali? <laughs> za 350 tysięcy, proszę pana, tak? I dlatego to jest gdzieś tam na pewno cięższe. Osoba, która zna sytuację jednej strony i drugiej strony, łatwiej jest w stanie w tym momencie pomóc zarówno jednym, jak i drugim. Dobyłeś jakąś taką y, historię z klientem, jaką miałeś ostatnio? Y, ostatnio mogę dać, y, przede wszystkim chciałbym po, po, powiedzieć też właśnie historię, która y, jest żółtym, żółtym światem, powiedzmy, albo nawet y, i, i taką lampką, która sygnalizuje zagrożenie przy zakupie na rynku nieruchomości. Trafili kiedyś do mnie młodzi ludzie y, na zasadzie takiej, że już mają zdolność kredytową, y, to jest kwestia tylko y, dosłownie y, pójścia do doradcy finansowego. Mają już wybrać nieruchomość, chcą na nią zdecydowani, chcą to kupić, a że ja z kolegą miałem to spotkanie w tandemie, czyli byliśmy razem przy spotkaniu doradca bufinansowy, ja tak naprawdę byłem tam, można powiedzieć, no, w danej sytuacji niepotrzebny, wydawałoby się właśnie, Ponieważ oni już mieli wybraną nieruchomość, więc się przysłuchiwałem tylko rozmowie. Po czym wyniknęło z rozmowy, że ci państwo idą, już są umówieni na podpisanie umowy przestępnej w formie cywilnoprawnej, czyli zbywca przygotował taką umowę i, i na wpłacenie określonej kwoty zadatków, wtedy to była kwota 15 tysięcy złotych. Byli to młodzi ludzie, którzy gdzieś tam to były ich ciężko zarobione i odłożone pieniądze. Po czym poprosiłem, powiedziałem, że jestem w stanie im pomóc, chociaż sprawdzić, żeby nie robili tego ad hoc i, i, i na szybko, ponieważ warto, żeby to sprawdzić. Zapytałem, czy sprawdziły w ogóle księgi wieczystą. Naturalnie nie sprawdzili, bo nawet o tym nie wiedzieli. Tak? Poprosiłem ich, żeby podali mi numer księgi wieczystej, sprawdzę dla nich, czysto grzecznościowo to zrobię. Po, pokazali mi ten numer księgi wieczystej, okazało się, no właśnie, nie można tej nieruchomości kupić na kredyt. Nie dostaliby kredytu na tą nieruchomość. Byli skonsternowani, nie wiedzieli o co chodzi, nie widzieli w ogóle, że taka sytuacja może się zdarzyć. Dzięki temu 15 tysięcy zostało u nich w kieszeni, oni nie podeszli dalej do tematu. Oczywiście, później mogliby się z nim dogadywać o zwrocie zadatku, ale nie wiadomo, jakby ten człowiek się zachował. Mógłby powiedzieć: Podpisaliście państwo umowę, byliście świadomi, bo widzieliście to mieszkanie, oglądaliście, byliście tego świadomi. Niepotrzebne, sprawa mogłaby się skończyć w sądzie. Sprawy w sądzie, wiem jak wyglądają, mogłoby się to toczyć przez dwa lata. Po co? Wystarczyło sprawdzić Księgę Wieczystą. Ci ludzie o tym nie wiedzieli. Nie wiedzieli, co stanowi o tym, że nie mogą nabyć tej nieruchomości na kredyt. Czyli taka wartość, jakby, którą już teraz możemy przekazać. Jeżeli kupujecie nieruchomość i robicie to na własną rękę, e, zacznijcie od sprawdzania Księgi Wieczystej. E, opis, jak czytać Księgę Wieczystą, e, znajdziecie. Natomiast myślę, że też e, Krzysztof. Tutaj z chęcią jakby pomoże w sprawdzeniu takiej nieruchomości. Natomiast czyli, tak naprawdę, połączenie takiego tandemu ekspertów finansowych, to co my zrobiliśmy i biura nieruchomości z tobą daje taki pełny, pełny obraz i też takie poczucie, że wszystko jest załatwione. I wyzwanie, które sobie nakreśliliśmy z wyborem tej nieruchomości staje się łatwiejsze. Ja sobie bym życzył, żeby też jakbyśmy korzystali z innych usług, żeby też było to tak skonstruowane, że przychodzimy i wszystko się odbywa bezproblemowo i każdy ma swoją specjalizację. Nie? To co, bo wtedy tak naprawdę wybór tak wielkiego tematu, jakim jest wybór nieruchomości, każdy byłby prostszy. Natomiast dużo mówimy o kupujących, natomiast czasami się pojawi połowa klientów, nie wiem jak to jest, czy jest 50 na 50, no bo te transakcje muszą się odbywać i musi być ta strona sprzedającego. I teraz, jak ze sprzedającym? Czy sprzedający potrzebuje takiej opieki, doradcy, nieruchomości? Oczywiście, że potrzebuje. Potrzebuje moim zdaniem niestety w dzisiejszym życie też ze względów bezpieczeństwa, o czym w ogóle ludzie nie myślą. Dlaczego? Dlatego, bo pokazując w internecie swój majątek, swój dorobek często życia, nie zdając sobie sprawy, że pokazują go publicznie, pokazują również swój numer telefonu i tak naprawdę nie wiedzą, kto odwiedza ich dom i mieszkanie. Mhm. Kiedy zadałem pytanie zbywczyni, która bardzo się wzbraniała przed tym, że mi pomógł w sprzedaży, czy wie, kogo wpuszcza do domu. Pani za chwilę się zatrzymała, stwierdziła, nie mam pojęcia. Ja mówię, wie Pani, no to jest Pani odważną osobą. Mówię, Pan, co, Pan ma rację. Ja nie wiem, kogo ja wpuszczam do mieszkania. Mhm. Także jakby już nawet taki, można było powiedzieć, niby niezwiązany z pośredniczeniem fakt, daje odpowiedź, po co jest pośrednik. Bo, ponieważ my weryfikujemy osoby kupujące, y, mamy zgodę na przetwarzanie danych, y, widzimy ich dowody osobiste, rozmawiamy z nimi, y, y, wtedy wiemy, y, jeżeli podpisują nam protokoły z prezentacją, mówimy pośrednictwa, więc wtedy wiemy, y, kto odwiedza mieszkanie sprzedającego. Tak. Mhm. Poza tym to, co rozmawialiśmy już. Każde wejście jest zarejestrowane. Jest zarejestrowane dokładnie tak. Wtedy zbywca, jeżeli ma jakieś wątpliwości, zawsze może dopytać panie Krzysztofie, ta pani czy ten pan, który oglądał na, y, nasze mieszkanie w dniu y, we wtorek, poprzedni, y, coś nam nie odpowiada, czy pan mógłby to sprawdzić? Oczywiście wtedy to mamy y, sprawdzone. tak? Więc jakby to już jest na wstępie. Druga sprawa, to, co mówiliśmy wcześniej, kwestia po co, negocjacji, tak, żeby umieć domówić dwie strony w taki sposób, żeby nie doszło między nimi do konfliktu, a żeby obie strony czuły się jako wygrane i też jeszcze bardzo ważna rzecz, nie każdy lubi, umie, potrafi prezentować walory swojego mieszkania. Faktycznie nie każdy potrafi prezentować swoją ofertę. Autoprezentacja jest dosyć trudną rzeczą. E, polegająca te, znaczy głównym motorem do tego to jest pewność siebie, gdzie tak naprawdę według wielu badań e, no my mamy niskie poczucie e, wartości. E, no i teraz tak, jeżeli, bo to też mówimy o historii, naleciałościach e, ustroju, który był wcześniej, no i w tej chwili z tą pewnością siebie no musimy nad nią pracować. I jeżeli my, jakby też sami do siebie nie mamy, yy, jesteśmy największymi często krytykami siebie, yy, nie doceniając tego, ile nam się w życiu, ile zrobiliśmy, to co dopiero prezentować jeszcze nieruchomość z takim przekonaniem, żeby komuś pokazać, że my to robimy naturalnie i że jesteśmy do tego przekonani, bo większość yy, mam wrażenie, tak jak ja oglądam te nieruchomości i, i się spotykam z ludźmi to tak jest, że yy, yy, tak nieśmiało, że tak powiem, pokazują no, wie, piękną nieruchomość często, ale w sposób taki, że oni, im jest niezręcznie, że mi to pokazują i się skupiają też często na wadach. Oczywiście to do, do negocjacji można wykorzystywać, natomiast z drugiej strony ja tutaj chciałbym zachęcić yy, te osoby sprzedające, żeby poćwiczyć, yy, bo myślę, że to można poćwiczyć, albo wziąć eksperta, E, Poczwiczyć właśnie tą prezentację. Nawet e, z domownikiem albo komuś pokazać i wybrać, i z tych e, czasami e, e, ułomności tej nieruchom, e, nieruchomości zrobić atut, nie? że jak jest dalej od centrum, to że jest piękne, bo jest cicha okolica, lepsze powietrze, e, że jest małe, że jest mniej sprzątania. E, zawsze coś się znajdzie, nie? co można jakby zaprezentować tylko pytanie kto do nas przyjdzie. I myślę, że tutaj i tutaj jakby też ta twoja rola, jeżeli ktoś tego w ogóle nie poczuje, żeby też sprzedawać. No i teraz coś co chyba w naszych rozmowach wyszło, jaki produkt premium chcieliśmy zrobić dla naszych klientów, króli partnerzy. Finanse i nieruchomości, bo to w tej chwili y, ta nazwa, y, nazwa już się zmienia, ponieważ, y, czy zakres tych usług, bo już oprócz tych finansów świadczymy też usługi biura nieruchomości. Chcieliśmy zaprosić klientów, którzy poszukują lub chcą sprzedać y, swoją nieruchomość y, do nas po to, żeby tą transakcję przeprowadzić w sposób bezpieczny, prosty, bez zbędnych elementów stresu, także żeby jakby zrzucić ten ciężar. Natomiast pojawią się niedługo już pewnie trzy warianty takiej opieki, czyli taka opieka profesjonal, gdzie my będziemy się zajmowali klientem od A do Z, jeżeli chodzi o finansowanie. E, I zakup tej nieruchomości e, będzie Pakiet rozszerzony i pakiet premium, gdzie w pakiecie premium klient będzie miał praktycznie pełen wachlarz i wychodzące poza normalne usługi biura nieruchomości. Czyli to jest też łącznie z przechowaniem bagażu, z wyniesieniem rzeczy, przetransportowaniem, też nawet z zamieszkaniem na okres przejściowy między jednym a drugą nieruchomością. To wszystko już będzie za chwilę dostępne dla Państwa. Podsumowując naszą rozmowę, co byś chciał przekazać naszym klientom, jakby już na podstawie tych rzeczy, które sobie opowiedzieliśmy i Twojego doświadczenia? Przede wszystkim chciałbym zachęcić, mam nadzieję, że udało nam się zachęcić do tego, aby mimo wszystko szczególnie E, osoby, które pierwszy raz podchodzą do zakupu mieszkania, żeby zrobiły to z, z naszą firmą, e, z moją skromną osobą, e, jeżeli uznają, że e, po spotkaniu, że, że jest to faktycznie, że jest, jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i jestem w stanie im pomóc. E, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, zakup mieszkania e, wiąże się z e, decyzją na całe życie i e, z kosztami, które będą towarzyszyć temu zakupowi e, przez Określoną e, liczbę lat, więc y, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa, e, łatwości transakcji, e, bezproblemowej, bez bezstresowej bez e, obsługi, żeby później ten e, etap zakupu mieszkania e, kojarzył im się z czymś miłym, a nie e, no, z, z jakimikolwiek problemami. Także zapraszamy. E, dziękuję Ci, Krzysztof, za spotkanie. Dziękuję również. I myślę, że spotkamy się na kolejnym odcinku, żeby powiedzieć, jak to się dalej rozwinęło. Z miłą chęcią. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję.